Oddał próbkę mięsa dzika w urzędowym organie badania mięsa w Biskupicu. Fakt szczelenia dzika nie odnotował w zezwoleniu i książce ewidencji pobytu myśliwych w łowisku. To jest o przewinienie łowieckie wynikające z artykułu 51 punkt 7. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy obwiniony przyznaje się do stawianych we wniosku oskarżycielskim zarzutów? Nie. Obwiniony. W dniu 25 kwietnia 2012 roku. Próbki mięsa pochodziły z dzika, ale jakiego? Którego kolega strzelił? Nie. Dzik. I gdzie on go strzelił? Nie pamiętam, jaki tam był. Tam od przodu postrzelam. Ale to, ale na terenie Kaliki, czy? Nie, Bartoszyka gdzieś tam. Który strzelił dzika na jednym z obwodów w pobliżu Bartoszyc. A dlaczego? Dlaczego właśnie taką procedurę? Przecież są... Poprosił mnie kolega, bo tam gdzieś tam, nie wiem, daleko ma do badania dzika. No, ale punkty są i w Bartoszycach, i w Lidzbarku, można... No, ale my razem współpracujemy, to nie zlecam. Czemu nie, że ja bym mógł badać dzika? Nie wiem, dlaczego kolega nie dokonał badania, uprzedzić o odpowiedzialności za składanie fałszywych lub niepełnych zeznań. Poproszę o pozostanie na sali może doktora weterynarii. Personalia. Może to zapiszę. Mogę? Po kolei. Po kolei. Osiemnastego. A po panu, kto jest wpisany, jaka data jest? Jest jeszcze dwóch myśliwych. I z jaką datą? Właśnie 20. Aha. I następnie 23. Po obwinionym w tym dniu jeszcze jest wpisany dwóch myśliwych. Też to pan nam później to pokaże i ewentualnie, jeżeli będzie można, to zrobimy. Z tym warunkiem, że nie może sam polować, tylko musi z naszym myśliwym, z koła. No i tym myśliwym był świadek, który jest na kontorze. Po jakimś czasie poszedł do pana doktora po kwity, polem się jeden zasada, że nie odbierają myśliwi kwiatów, badań, tylko jako, że ja czy myśliwy ktoś tam pójdzie, a przeważnie ja. I sprawdzałem, kto brał na własny użytek i zaświadczeniem od lekarza. No i wyszło mi, że... Czy zaświadczenia przechowuje koło w swoich aktach, czy... Tak. Grzegorzem, podaję, że chyba 19 kwietnia, tak? Nic tego dnia nie strzeliliśmy. Byliśmy na polowaniu dosyć krótko, nawet do 7 nie siedzieliśmy. Podeszcz lał. Tutaj dokładnie pamiętam to polowanie, bo to było pierwsze polowanie po śmierci mojego taty. Tam 10 czy 11 dni to jeszcze pojechaliśmy i tak się siedzieliśmy. I oświadczam, że w dniu 19 kwietnia wspólnie z obwinionym Grzegorzem udaliśmy się na polowanie. Chyba to było 19, nie wiem, czy to było, tak? To była ta data? 19. Siedzieliśmy na ambonach niezbyt długo, ponieważ zaczął padać deszcz i nic nie strzeliwszy wróciliśmy przed zmrokiem do domu. Tyle mi wiadomo w tej sprawie, tak? Czy coś jeszcze? Wszystko. ...2012 roku przebywał na terenie obwodu koło łowieckiego Czajka w Biskupcu. Następnego dnia, to jest 20.04.2012 roku.